Cześć widzowie, to ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. A dzisiaj zrobię dla Was Q&A, pytania, które przygotowała mi sztuczna inteligencja. Nie przedłużając, przejdźmy do filmu, tylko jeszcze zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmów, i lajka, jeśli Wam się będzie podobał ten film. A my już zaczynamy. Dobra, a więc pierwsze pytanie to, jak radzisz sobie z zarządzaniem stresem w trakcie codziennego życia? Ja powiem Wam tak, że mam prosty, tak jakby sposób na stres. Jeśli się czymś stresuję, staram się puścić sobie jakąś spokojną muzykę relaksacyjną albo porobić coś, co mnie uszczęśliwia. I wtedy ten stres tak jakby ginie. Jeśli chodzi o, załóżmy, stres przed występowaniem na scenie albo przed jakąś większą publicznością na żywo, to staram się tym nie przejmować, ponieważ wiem, że jeśli coś mi, załóżmy, jakaś wpadka będzie, to na pewno to rozśmieszy widzów. A więc taki jest mój sposób na stres. Drugie pytanie. Czy masz jakieś sprawdzone triki lub strategie organizacji czasu, aby być bardziej produktywnym w ciągu dnia? Ja to sobie tak robię, że organizuję sobie czas, że zawsze starczy mi czas i na szkołę, i na zajęcia dodatkowe jakieś, i wolny czas na spędzenie na przykład trochę przy komputerze, trochę na świeżym powietrzu, a trochę z rodziną i z przyjaciółmi. Mam ogólnie bardzo dużo tego czasu, bo umiem bardzo dobrze go zaplanować, ale już Wam mówię, jak to powinno wyglądać. Ja sobie to tak robię, że idę do szkoły, nie będę mówił porannej rutyny, ale zacznę od już tego dnia szkolnego. Idę do szkoły, a po powrocie do szkoły przeważnie jem obiad i później albo mam taki czas wolny z tym, że chcę sobie zrobić zadanie domowe. Czyli mam czas wolny, ale robię sobie to zadanie domowe, żeby mieć już tak jakby cały dzień z głowy. Oczywiście po zadaniu domowym pakuję się na kolejny dzień. Jeśli to jest, załóżmy, piątek, to też pakuję się już na poniedziałek, żebym w poniedziałek albo w weekend nie stresował się tym, że nie będę miał spakowany. Przeważnie od 16 do 17.30 zawsze to są te godziny, w których ja zaczynam zajęcia, różne zajęcia pozalekcyjne. I wtedy właśnie od tej 16, tak 16.30, 17.30 zaczynam właśnie zajęcia różne. Chodzę na dosyć dużo, więc różne zajęcia. O różnych godzinach, ale tak w tym przedziale 16 do 17.30. I najczęściej te zajęcia trwają godzinę lub dwie. Czyli jeśli o 17.30, to trwają tak, załóżmy, też godzinkę. I wtedy, no czyli najpóźniej kończę 18.30. I załóżmy, że mam tak 10 minut do domu z zajęć, to wracam o 18, tak około 40, i wtedy mam już tak naprawdę cały dzień czasu wolnego. Trzecie pytanie. Jak dbasz o swoje zdrowie fizyczne? Jakie masz ulubione formy? Ja dbam o zdrowie fizyczne uprawiając sport, taniec. Tańczę już od 4 lat i nie zamierzam tego teraz przestawać tańczyć. I właśnie na tańcach wykonujemy jakieś ćwiczenia, też tańczymy, więc to jest mój sposób na aktywność fizyczną. Oraz jeszcze
jeżdżenie rowerem, bo to nie jest taka moja pasja, ale bardzo lubię to robić. I tak naprawdę, no, WF w szkole to też jest jakiś tam rodzaj aktywności fizycznej. Czwarte pytanie. Jakie są Twoje ulubione sposoby na relaks i odprężenie się po długim dniu? Moje sposoby na relaks to... Jeden ze sposobów, których już mówię, jest to muzyka relaksacyjna, którą puszczam albo na słuchawkach, albo na głośniku, albo po prostu puszczam sobie ją z telefonu. Jeszcze jeden sposób to jest rzecz, którą lubię robić. Polecam Wam wszystkim kolorowanie różnych rysunków. Różnych rysunków, kolorowanie po prostu, bo kolorowanie odpręża, odstresowuje, szczególnie takie, gdzie jest bardzo dużo szczegółów i trzeba się skupić nad każdym szczegółem, przez co skupiamy się, przez co ten stres ginie tak jakby. Piąte pytanie. Czy masz jakieś codzienne nawyki, które pomagają Ci być bardziej pozytywnym i zmotywowanym? Chyba takich nie mam, ale zaraz coś spróbuję pogłówkować, bo ogólnie prawie zawsze jestem dobrze nastawiony, ale może to też być, że będzie fajny dzień, jak na przykład no takie rzeczy, jak na przykład mam coś fajnego w szkole, albo coś fajnego, no coś fajnego robię, załóżmy, mam w kalendarzu, że jutro będę coś tam fajnego robił. To mnie motywuje, żeby być pozytywnie nastawionym na kolejny dzień i zmotywowanym. A tak to raczej nie powiem, jakie codzienne nawyki, bo nie mam takich. Szóste pytanie. Jakie książki, filmy lub inne źródła inspiracji poleciłbyś innym osobom, aby urozmaicić ich codzienne życie? Polecam Wam czytać różne książki, tak jak tutaj sztuczna inteligencja napisała. I warto dodać, że tak wszyscy tak jakby hejtują lektury szkolne, ale w niektórych lekturach jest bardzo taki przekaz, no bardzo fajny przekaz. Trzeba po prostu trochę poczytać, żeby zaznajomić się z lekturą i może Wam się spodobać, bo nigdy nie wiecie, co Wam się spodoba, więc na pewno próbujcie nowych rzeczy, czyli jeśli nie macie jakiejś chęci do obejrzenia, załóżmy, filmu takiego, a nie macie takiego żadnego filmu, który by Wam się podobał, to może obejście tamten film, może Wam się spodoba. A książki, tak książek nie mam, ale ostatnio wiem, że była popularna Rodzina Monet i bardzo dużo osób to poleca, więc... Może Rodzina Monet? Nie czytałem tego. Nie jestem przywiązany do takich książek, ale jeśli ktoś lubi takie książki, oczywiście można sobie przeczytać opis książki każdej i opis każdego filmu. Więc bardzo polecam sobie przeczytać takowy opis. I może jakiś film Wam się spodoba, albo książka. Czy masz jakieś konkretne cele lub marzenia, które chciałbyś zrealizować w swoim życiu? No na pewno taki jeden cel YouTube'owy to na ten czas przebić próg 1000 subskrypcji. Czyli mieć 1000 subskrypcji, ale to nie jest taki cel, z którego będę taki, można powiedzieć, bardzo szczęśliwy, bo to mi da trochę szczęścia, bo jakby
YouTube to nie jest takie. YouTube to nie jest taka moja rzecz, która daje mi, że YouTube to jest całe moje szczęście. Nie, ale to jest jeden z moich celi takich YouTube'owych, a tak. Cel w takim codziennym życiu to. Nie wiem, nie mam takiego jakiegoś pomysłu. 8. Co? 8 pytanie. Co uważasz za największe wyzwania w codziennym życiu i jak próbujesz je pokonywać? Chyba największym wyzwaniem teraz jest takie zmaganie się z wyśmiewaniem przez rówieśników, ale tutaj też jest napisane w tym pytaniu, jak próbujesz się pokonywać. Ja po prostu staram się odrzucić te wszystkie tak jakby hejty, które do mnie trafiają. I nie przejmować się tymi rzeczami, bo jeśli uważacie, że nie macie takiej przyjaźni z osobą lub z kimś, lub jakieś cele, i to jest takie coś, co próbujcie to ignorować, próbujcie się tym nie przejmować, a szczególnie nie robić tak jakby, nie zadawać się w tej kłótnie, bo może wyjść na gorszą, załóżmy kłótnię, albo na gorsze wyzwanie. Ja mówię teraz o swojej sytuacji w tym przypadku, ale można jeszcze jakieś inne wyzwania mieć. Ja przynajmniej mam takie. Ja sobie dosyć dobrze teraz z tym radzę, bo rozmawiałem o tym z osobami i pomogli mi to zrozumieć tak jakby, ale no tak jak mówiłem, pokonywać je, czyli starać się nie przejmować tym, nie stresować, tak jak to było w pierwszym pytaniu. To chyba tyle na moje wyzwania. 9 pytanie. Jak dbasz o równowagę między szkołą a życiem osobistym? Szkoła to nie jest dla mnie taka rzecz trudna. Bym powiedział, że dla mnie szkoła to nie ma, ale jak dbasz o równowagę? No można powiedzieć, że ja nie mam tak dużo godzin lekcyjnych. Prawie codziennie mam po 6 lekcji. I tak nawet bym powiedział, że nie męczę się tą szkołą, więc akurat w moim wieku to nie jest takie ciężkie o równowagę między szkołą a życiem codziennym, ale próbuję się być na bieżąco z sprawdzianami, kartkówkami i pracami domowymi, czyli przynajmniej takie coś, że robić od razu zadanie domowe, starać się uczyć, tak jakby powtarzać i uczyć się codziennie do testu kartkówki lub kartkówki lub sprawdzianu, żeby nie było tak, że załóżmy w ostatni dzień przed sprawdzianem lub kartkówką będę uczył się 3 godziny, tylko staram sobie to rozplanować na załóżmy codziennie 20 minut, powtórzyć sobie wszystkie przedmioty, do których mogę mieć test, bo na przykład z niektórych przedmiotów nie mam testów, tak jak z plastyki. No i chyba z lekcji wychowawczej załóżmy, ale to są właśnie plastyki. Ja nie mam też testów z techniki, mam jedynie tylko kartkówki, ale nad kartkówką nie trzeba tak dużo czasu poświęcać, jak nad sprawdzianem lub testem. I ostatnie pytanie.
co daje Ci największą motywację w życiu codziennym? Moją największą chyba motywacją to jest rodzina. Rodzina zawsze wesprze, nigdy nie ma tak, że nie wesprze mnie. Więc moją największą motywacją to jest rodzina. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję, widzowie, za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa! When the stars align, I'll be there. Jak to się zatrzymuje? Zatrzymałem? Nie wiem.